Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Let's Play Skyrim i znów zapomniałem przysunąć mikrofonu. O, jak mi przykro. Żyję ponownie. No co ty, ale zamknij się już stary. Dobra, słuchajcie, ludziska, mamy pokazać komuś Gabriel, a mnie znowu klatkuje ten banak. Czyli z kim mamy pogadać? Witaj. Drogi bracie, czekałam na ciebie. Tak, prowadzisz mnie w szczegóły? No. Skoro już jest pewne, że cesarz przybędzie do Skyrim, jego służba bezpieczeństwa, Penitus Oculatus, powinna od razu rozpocząć przygotowanie. Kurwa, co to za nazwa? Życia. Ochroną dowodzi komendant Maro. Wraz z Astrid opracowałam plan, jak tego człowieka złamać, a tym samym poważnie zaszkodzić cesarskiej ochronie. Masz za zadanie zgładzić syna komendanta, Gaiusa Maro. Gdy już zginie, podłożysz przy ciele fałszywe dowody świadczące o jego udziale w planowanym zamachu na cesarza. Wyruszy z przyczółka Penitus Oculatus w Smoczymości. Ja pierdolę, co to za nazwę. Penitus Epilatus Gaius. Udaj się tam. Czekaj, aż Gaius Maro wyruszy i podążaj za nim. Zaczaj się w którymś z miast i odeślij jego duszę do Sitisa. Po zamordowaniu Gaiusa podłóż przy ciele list, który wmiesza go w parę. A, i jeszcze jedno. Nie ma takiej przeszkody. By zdobyć premię, nie zabijaj Gaiusa Maro w Smoczymoście czy na trakcie. Pozbaw go życia w jednym z większych miast, które odwiedzi. Ciało zostanie szybko odkryte wraz z listem, który wplącze Gaius. Jeśli ci się to uda, Astrid upoważniła mnie do przyznania ci dość szczególnej premii. To specjalny znak, który należy wręczyć niedołężnej Olawie w Białej Grani. Olawa to nasza bliska i długoletnia przyjaciółka oraz potężna wieszczka. Ten znak upoważni cię do jednokrotnego przepowiedzenia przyszłości. Okazja, z której warto skorzystać. Okej. Krocz w cieniu Gaiusa Maro i doprowadź go. Dobrze, zabiję skurwę co na moim 12 mieczem, jak tylko go zobaczę. Będę prawdziwym zabójcą. Dobra, słuchajcie, odpalmy sobie napisy, bo ja nie lubię tak długo czekać na wszelakie napisy. Gdzie są napisy? Gdzie są napisy? O! Jestem szczęśliwy. Więc do boju, bielaku, z mej smoczej zbroi! Witaj, skaczący elfie. W ogóle wyskacz sobie światło. Będzie tak demonicznie, tak mroczno. Choćby tego nie zauważyło. O kurwa, ale ciemno. Zabójca za mną kroczy też. Good. Dobrze. Komnata umarłych? Brzmi smakowo. A do komnaty umarłych pewnie będziemy musieli się i tak dostać. Już tam questa mam. Dobra, słuchajcie, co tu jest? Tu jest Smoczy Most. Dobrze. W Smoczymości jeszcze nie byliśmy, ale byliśmy w jaskini Sosnowego Księżyca. Tak czy siak musimy czekać, że ten debil dostanie się do jakiegoś z miast, więc mamy trochę czasu, że tak rzeknę, dla siebie. Smok nam właśnie pokazał, że mamy czas dla siebie. Prawda, ty... O jebany brzydalu. Jeszcze się chcesz ze mną mierzyć. Oj stary. Oj stary. Och, chodź tu kurwa. Dawno nie polowałem na smoki. Kurwa, musicie? Chodź tu lubi smoku. O, kwasowy smok. Ciekawe. Haha, idealnie. Nie podoba mi się ten smok. Za mocno mnie bije. O, czekajcie, nie podoba mi się jedna rzecz. Nie. Dobra, powinno starczyć. Um
umrzyj smoku i ujrzyj pająku. Dla Questedy patrzę. Skyrim staje się piękniejsze. Wiecie, że już skończyłem tego Skyrima, a ani jednej modyfikacji nie wyklałem? Chłe, chłe, chłe. Elfi Wielki Miecz. Chcę tą. Tego nie chcę, bo jest za ciężkie, to chcę i to chcę. Dobrze. I nadal nie mam serc. O, tu są cudowne duchy bagien. Które z czym się biją? Nie, które wychodzą z drzew, dobrze. To są wiły, przepraszam, to są wiły. Zobaczmy, gdzie ten dupek poszedł. A, i tak muszę wykraść jego plan podróży, ale bez sens. Dobra, czyli w sumie nie będzie tak fajnie jak chcę, bo i tak muszę się dostać gdzieś i dojechać tam. To jest ebonowa macka. Widać. Wszystko, co się świeci, jest ebonowe. Muchy, bo musi się ładnie świecić. Do bazy dwojdzie, zobacz, który mnie nagadę napisał. Okej, wracamy po przerwie i siedzę na koniu. W takim razie strzelmy sobie tutaj. W sumie nie muszę sobie strzelać zajebistego magicznego znacznika, tylko popędzimy na przełaj. Right. Ciekawe, czy ma tekst do wszystkiego. Tak, bo dawniej ostrza pilnowały cesarza i broniły jego dupy, a my jako bohater z Obliviona widzę niedźwiedzia. Byliśmy jednym z ostrzeń, nie wiem, czy o tym wiecie. Na pochybel z kurwysyną, a ty mi się jako spierdalaj dalej ode mnie. Wielki strażnik cesarza w takim miejscu? What the fuck? Co ci powiedziałem. Zachowaj czujność, a odwiedzając miasto. No. Zrób to, co musisz i ruszaj dalej. Z całą pewnością jesteś w niewłaściwym budynku. Dobrze, tylko przeczytam. Morda samotnia cesarska wieża. Samotnia zamek. Cesarska wieża. Dobrze. Poczekamy sobie na niego w samotni, w cesarskiej wieży. Wydaje mi się, że to będzie jedno z najprostszych. Samotnia. O kurwa, ale zajebisty hełm. Co to jest? O, ja tego nie widziałem. Dobra, więc w sumie zanim on tu dotrze... A ja miałem wykraść jego plan. A no tak. No tak. Kurwa. Daj bielakowi grę. Zgubi się 3 razy, ale w końcu ją przejdzie. Jaki ten kurwa jak przebiegł. Like a ninja. Może śpią. Pomyliły ci się drogi. Do tawerny idzie się tamtędy. Zabieraj te swoje złodziejskie łapy. Dobra, nara. Dobra. Mamy. O fuck, on już tu jest. Kurwa. Utani Glanhur! Demet! Obym zdążył. Obym wskoczył tam w ciągu dnia, nie wieczora. Co? Gdzie on potem miał być? Szybko, bo muszę rozwijać skurwysynę. Gdzie to było? No dobra, ale ja chcę wiedzieć, jak wygląda plan jego. Kurwa, no. Chyba czekajcie. Czekam kilka godzin, powinien się przemieścić.
Fuck. Już tutaj? Nie wiem, czy zdążę go dogonić. Kurwa, będę się boił wzgonianego przez cały Skyrim z nim. Nie przeniósł się. Wieści rozchodzą się błyskawicznie. Wielkie zło zostało pokonane. Udało ci się nas wszystkich uratować. Dlaczego on idzie do Ulfrika Gromoładnego? Nie zbliżaj się. Mam ważne sprawy na głowie. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Trzymaj ręce przy sobie. Byłem tego taki pewien. Udało nam się złapać paru gości. Muszę w końcu się przyłączyć do nich. Że cesarscy chcą ruszyć na białą grań. Dobrze, pójdźmy szybko na koszary. Chwała smoczemu dziecięciu. Chwała, chwała. Kurwa. Czy on nie może iść spać po prostu? Dobra, poczekajmy godzinę. Kurwa, gdzie on jest? Gdzie on jest? Fuck. 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 No. Oj, jebam. Miałem dobry humor. Gdzie jasno zadeklarować? Dobrze, tylko godzinę poczekałem. No przecież to niemożliwe, żeby on opuścił ten teren już całkowicie. I ja pierdolę. Dobra. Na pewno się kieruję do pękniny. Tu go tu go zabijemy, bo już nie mam siły go gonić. Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. Co tu robi cesarski? Aha. Mogę sprawić, że rozwiążą się wszystko. Tak. Załatwione. A teraz odejdź, zanim wpakujesz mnie w kłopoty. Spoko, ale wolałem jak byliście tymi normalnymi starzeń. Zobaczymy ile on w ciągu godziny przejdzie. Ktoś coś. Uważaj mi o. No, widzicie? Ma na karku Maven czarną różę. Na jedno skinienie jej dłoni. Zbliżaj się. Mam ważne sprawy na głowie. Za moich czasów cesarza chroniły ostrza. Wygląda na to, że ci... Nie zbliżaj się. Jarla nakazuje ci stać. Mogę sprawić, że rozwiążę. Załatwione. A teraz od. Dobra, wiem, że to głupie i... Ale okej, okay. Dobra. Nie, tu wcale nie było, to wcale nie japie. Co jest? Co się dzieje? Dość, poddaję ci. O kurwa. Ty też nie jesteś stąd? O kurwa. Bezpiecznej podróży. Nara, widzieliście to? Cesarcy zaczęli się... O to skurwysyny. Ale chyba przystanę do gromowładnych i odbijemy pękninę. Odbijemy wszystko w Skyrim, jak gdy skończę tylko misję dla gildii morderców, to wtedy. Rozumiecie, słuchajcie.
Gdybym nie gonił tego barana przez pół godziny, miał lepszy humor! Zajebaliśmy smoka. To jest plus. Dobra, Gabriel. Wreszcie. Nie cierpię. Gabriel Smiley nie żyje. Astrid także. Nie mamy zastrzeżeń do sposobu wykonania zadania. Musisz jednak wiedzieć, że mamy teraz ważniejsze. Chodzi o Cycerona. Był mały wypadek. Idź do sanktuarium. Czyżby Cyceron się sam zabił? Niech eliksir zrobi swoje. Niedługo poczujesz się lepiej. Dziękuję, kochanie. To miłe z twojej strony. Co się stało? Jesteś z powrotem. Dobrze. Lepiej tego posłuchaj. Wygląda. Cholera. To nie powinno było się zdarzyć. Spodziewaliśmy się tego. Spodziewaliśmy się tego, a i tak daliśmy się zaskoczyć. Ach! Przyznaję, że nawet mnie trudno się z tobą nie zgodzić. Maro nie żyje, wiem. Ale mamy teraz większe problemy. Temu idiocie kompletnie odbiło. Zranił Vizarę, próbował zabić mnie i wtedy dopiero uciekł. Wiedziałam, że nie można głupcowi ufać. Obawiam się, że to prawda. Cycero był jak małe tornado niszczące wszystko na swojej drodze. Nawet byłoby to śmieszne, gdyby nie próbował nas wszystkich zabić. Nie zapominaj o tych bójdach. O tym, jak Nocna Matka była prawdziwą przywódczynią Mrocznego Bractwa, zaś Astrid stanowiła jedynie pozorantkę. Słuchaj, musimy sobie z tym poradzić. Znajdź tego żałosnego... Ale najpierw... Znajdź mojego... Po ataku Armbjorn wpadł w szał. Gdy Przeszukaj pokój Cycerona. Może znajdź... Poinformuj mnie, jak tylko coś znajdziesz. Muszę porozmawiać z Vizarą i wszystkich uspokoić. Dobra. Idziemy szukać wskazówek w jego pokoju. Dziennik Cycero, ostatni tom. Zachodzący. Napisałem list Miniway oficjalnie do Asy w Skyrim. Jest sanktuarium, ciągle jeszcze stoi, jeszcze funkcjonuje. Ale jak? Brak słuchacza oznacza brak czarnego sakramentu, a bez niego nie ma kontraktów. Jej rodzina może porzucić pradawne ścieżki i wciąż trwać, wciąż zabijać. Tylko czy ta rodzina wciąż będzie żyć do bractwa? A może do czegoś innego, czegoś nowego, czegoś złego? Coś jest nie tak. W każdym razie musimy ruszyć. Jutro żegle na marsza, naprzód. Może nas czeka. Nie ma co zwlekać. Dość już tego kłysania. Dość, już zużyłem szereg fal. Czytałem o Skyrim i dawnych czasach, pradawnych czasach. Pradawnych ścieżkach jest oraz pewne sanktuarium. Sanktuarium w Wieży Zarannej. Dobre, starożytne i potężne. Cycis mu błogosławił. Cycero się tam uda, a Astrid nie musi. Porozumiem się z matką. Ona wreszcie do mnie przemówi. Wspólnie odnowimy pradawne ścieżki. Poznałem hasło. Znalazłem je w liście, równie starym jak samo sanktuarium. Przy czarnych wrotach usłyszę pytanie. Co jest największą iluzją życia? Odpowiedź brzmi. Nie winisz mi, bracie. Nareszcie miejsce, które mogę nazwać swoim własnym błazeńską samotnią błazna serc. Sanktuarium jest moim domem. Chłodnym, mrocznym i umujowanym. Moje sanktuarium. Schronię przed światem. Znam każdy jego zakątek. Każdy korytarz, każdy... spowity ciemnością zakamarek i każdą wnękę. Moje sanktuarium. Strażnicy mnie znają. Uważaj mnie za strażnika. Daj spokój biednemu Cyceronowi. Wielka paskudna bestia. To całkiem inna historia. Zjadłem je, gdybym mogła mnie odnaleźć. Cycero dopilnuje, by tego nie doszło. Mam swoje sanktuarium. Wy przerwie, gdzie to było? Strażnicy mnie znają. Uważaj mnie za strażnika. Daj spokój biednemu, by do tego nie doszło. Mam swoje sanktuarium. Schronienie przed światem. Sanktuarium to mój azyl i zbawienie. Ale tak tu cicho. Całym sercem pokochałem przeklętą matkę. Oddaj mi swą radość. Mnie słyszę. Jej cisza powróciła. Teraz, kiedy zmieniła się w śmiech, przestałem śmiech słyszeć. Znów pokrążyłem się w ciszy. Ciszy pustki, która sięga przez całą przestrzeń. Znów odsłuchałem od ciszy. Matka i strażnik muszą odejść. Nie jestem słuchaczem, nigdy nie będę, ale jestem strażnikiem. Muszę spełnić wolę swojej matki. Muszę odnaleźć słuchacza. Muszę pokazać, będę jej postawiając piękną niekonieczność padając ścieżek. Posłałem do niej list. Wkrótce opuszczę to miejsce. Cycero jednak pozostaje w sanktuarium. Wreszcie znalazłem moje miejsce, gdzie przyrządzę się usługi. Po raz kolejny biorę do ręki swą klingę i posłucham szczęściu z niego. Gdy tylko nadzieje mnie ochota. Okej. Okay. Boże. Nie, chętnie bym to przeczytał, ale nie z wami.
bo z wami nie chcę was znudzić dużo bardziej niż z Anuzą, bo ten odcinek jest totalny, nie wypałem, bo chciałem komentować tego, ostatnio mi nie wychodzi. Udało ci się czegoś dowiedzieć? Tak, mam dziennik. Dobrze. Czy wiadomo, chuj wie, udało? Do sanktuarium. Sanktuarium w... to nie ma nie ma czasu do stracenia, więc weź mojego konia. Na imię ma Cienisty. Jest na zewnątrz. Znajdź Arnbjorna. A potem odeślij pokręconą i roztrzaskaną na kawałki duszę tego błazna do pustki. Dobrze. Wierz mi, imię Cienistego. Ładna nazwa dla konia. Piękna. Okazująca mroko. Okazująca potworny mrok. Przepiękne. Przepiękne mroczne konie. Cudowne mroczne konie na tle białego śniegu. Nie wiedziałem, że w Gwieździe Zalonej jest sanktuarium. Płyń cienisty, mój koniu. Ja, dobra, no, biorę mi schizy psychiczne. Mam żądza mordu, gdzie jest Cycera. O kurwa, chyba Aslid jest aktualnie... Powinienem był się domyślić, że Aslid... Co mnie zdradziło? Dobry suchar. Trzeba przyznać, że mały żartowniś nieźle posługuje. Tam, przez drzwi, wygląda na jakieś stare sanktuarium. A dobrze, udało ci się mnie przekonać. Ale ja też go nieźle pociąłem. Jestem prawie pewien, że przeciąłem mu arterię. Nie wiem, co tam znajdziesz. Co jest największą iluzją życia? Teraz będzie mrocznie i krwawo. Słuchać! Czy to ty? Wiedziałem, że tu się zjawisz. Bestię może pokonać tylko inna bestia. Astrid wiedziała, że jej durny wilk nie zdoła zgładzić sprytnego Cycerona. Spoko, przyzwijmy sobie Lucjusza. On nam się bardzo przyda aktualnie. Myślę, że nam się bardzo przyda. Widmowy zabójca. O, chyba... Aha, bo to jest spell. Boże, zapomniałem. Witaj, Lucjusza. Ale matka nie chciałaby tego! Zabij opiekuna! Albo ja zabiję słuchacza! To dopiero szaleństwo! Strażnik to święte stanowisko. Kłuje! Kłuje! Mój dom jest dobrze chroniony! Zawsze sztywno dbałem o porządek, rozumiesz? Sztywno! Ja się zabiję. Ja się zabiję. Optymistyczne. Pokaż mi się, gnojo. Czy duch może płonąć? Sprawdźmy. W kolejnym odcinku... prawda czy fałsz? Tylko dajcie mi chwilę, bo muszę to znaleźć. Tak!
Tak, duch w Skyrim może się zapalić. Wiem, że to niewiarygodne, ale this is fucking Skyrim. Ty jeszcze żyjesz. Cicero oczywiście szanuje zdolności słuchacza, ale... Czy możesz choć trochę zwolnić? Nie jestem już tak... Smróz i lodowe komnaty. Powiało chłodem. To ci się spodoba. To nie jest oryginalna część sanktuarium. Nazwijmy to wymuszonym dodatkiem. A co go wymusiło? O! Chodź i się przekonaj! No dobrze. Cicero zaatakował Deladacinca. Cóż może zrobić taki głupiec jak ja, gdy jego matka jest oczerniana i wyśmiewana? To jest ta bestia? Słuchacz, na pewno to zrozumie. W sumie prócz tego, że jesteś szaleńcem, nic więcej nie rozumiem. I musisz zginąć. Mroczna matka tego chce. Czy ja biegnę w kółko? Powiedzcie, że nie. Chyba tak. Hej, uważaj! Nie hej, uważaj, tylko się zgubiłem, kobieta. Znaczy, on się skradał przed nim. Gdzie jesteś, Cicero? Gdzie jesteś, pytam. Cicero mówił, że do tej pory słuchacz zginie. Przyznaję to. Możemy o tym wszystkim zapomnieć? Było! Minęło! Co ty na to? Śmiesz, błaźnie. Twój koniec już nadchodzi. Ja, dzierżąc miecz przeznaczenia Excalibur, doprowadzę do twojej zguby. Ale najpierw otwórzmy save. Kurwa. Bielek zaczyna z otwieraniem save'ów. Ożysz, Pimperdinkel-Ninkel. Jakby mój skill był taki, jak ten zamek, to bym się cieszył. Możesz. Son of a bitch! Nożysz... W końcu! O, Ebon Shield. On nam się przyda, to nam się przyda, nam się przyda. Nie, mi się to nie przyda. Uważaj! Cyceronie! Cyceronie, gdzie jesteś? Pokaż jeśli to jakiekolwiek pocieszenie! Trochę mi przykro z powodu Wezary. Głupia jaszczurka weszła mi w drogę. Ale proszę, powiedz mi, że ten przerośnięty owczarek wykrwawił się na śmierć. I oto ostatni akt naszej sztuki. Wielki finał. Masz mnie... Poddaje się. Hmm.
Och, to mi się... Ale zabicie mnie to błąd. Tak, to rozgnie... Odejdź! Daruj życie nieszczęsnemu Cyceronowi. Powiedz Astrid, że zadanie zostało wykonane. Że Cycero został zadźgany, uduszony, utopiony. To tylko jedno malutkie, drobniutkie kłamstewko. Zdrajców się nigdy nie oszczędza. Gin psie. Rób co chcesz. O, czapka mu została na głowie. Dobra, nie, że właśnie uciąłem kolesiowi głowy, ale to jest już komizm sytuacyjny. O kurwa. No nie wierzę. No nie wierzę. Latająca czapka. O. O. Chyba skradnę twój błazeński strój, Cyceronie. Wow. Podoba mi się to miejsce, ale w sumie da się wyjść stąd na skróty? Tak. Jak zawsze, to jest plus Skyrima. O, 5 sakramentów, 5 tych przykazań. Dobrze, w Skyrim zrobi ten patent z tym, że na końcu każdych lochów jest wyjście. Bo każdy normalny gracz kurwicy by dostał, jakby miał latać tam i z powrotem za każdym razem. Siądźmy na cień z tego i wyjdźmy z odmętów przeszłości. Siadamy na cienistego. I właśnie tak myślałem, że nie będę się przenieść przez smoka. Odejdź smoku. Dobra. Chyba odleciał. Sprawdźmy. Tak, odleciał, więc oddajmy, oddajmy nasze zadanie. Do sanktuarium. Mam nadzieję, że zachowamy cienistego. Szkoda, że nie ma żadnej zbroi mrocznego malarstwa, kto jest ciężkim pancerzem. Tych smoków się kurwa namnożyło w Skyrim znacznie więcej kurde, odkąd zabiłem. Już nie pamiętam nawet jak on się nazywał. Tego wielkiego, potężnego smoka. Astrid, jak twój kochanek wrócił? Chyba wrócił, skoro tu siedzisz. Arnbjorn jest bezpieczny i jesteśmy ci za to wdzięczni. A co z tym durniem Cyceronem? Tak, Cyceronie żyje. Doskonale. Po raz kolejny dowodzisz, że zabijanie masz we krwi. Nic nowego. Wiesz co? Może zaopiekuj się cienistym jeszcze przez jakiś czas, dobrze? Skoro bałagan związany z Cyceronem został pozamiatany, przed uderzeniem na cesarza musimy zająć się jeszcze jednym celem. Słucham. Wiesz może, kim jest Smakosz? Znasz jego książkę kucharską? Stała się zjawiskiem samym w sobie. Smakosz będzie gotował dla cesarza podczas uroczystego obiadu. Zabijesz go, ukradniesz jego glejt i wcielisz się w rolę mistrza kuchni. Festus zajmuje się opracowaniem planu tej części zabójstwa i już prawie rozpracował tożsamość Smakosza. Zgłoś się do niego. Dobrze. Ale słuchajcie, to jest ostatni odcinek Zagrajmy w Skyrim. Nie ostatni, już końcówka odcinka Zagrajmy w Skyrim. Mam nadzieję, że się podobało. Obiecam, że następny odcinek będzie robiony tak jak ostatnio, czyli mega fanowo i mega popierdolenie. I ogólnie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Let's Play Skyrim.